i Apoloniu Steiner. Już nie będę może nic mówił. Popatrzmy. W kapitalnym stylu zwycięstwo w turnieju czterech skoczni. Dzisiaj w Bischofshofen i w turnieju czterech skoczni. W kapitalnym, przepięknym stylu. Poczekajmy na pomiar odległości, 134 metry, nie ma wprawdzie rekordu, ale cóż ten rekord, to nie jest istotne, ważne jest to, że Adam Małysz wygrywa dzisiaj konkurs, że wygrywa cały turniej czterech skoczni, no rzecz bez precedensu, oczywiście widziałem kwaśną minę Waltera Hofera, nie chcę jej komentować, to jest nieważne, ważne, że nasze miny są roześmiane, że cieszymy się, że wszędzie w Polsce, chyba nie tylko w Wiśle, wszędzie, od Bałtyku po Tatry, wszędzie dzisiaj wszyscy się kibice sportowi radują, bo no tak przepięknie to jeszcze Polacy nigdy nie skakali. Wojtek Fortuna w 72 roku, 28 lat temu w Sapporo. Wielka niespodzianka, wielki wystrzał formy, mistrzostwo olimpijskie, a potem długie, długie lata czekaliśmy, choć Piotr Fijas był w światowej czołówce, mówiłem, wygrywał Puchary Świata, był rekordzistą świata, ale nie miał tak spektakularnego sukcesu, jak teraz jego podopieczny Adam Małysz.